Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Krótka informacja, która leżała u nas na półce no już ponad miesiąc. Teraz w końcu się tym podzielę. To jest krótka informacja nasza na podstawie, czy chcemy po prostu przekazać, link też będzie w komentarzu. Ciekawy raport RANDu na temat identyfikowania okazji, możliwości w zaciąganiu do wojska żołnierzy powyżej 21 roku życia. I to jest typowe dla Amerykanów, analiza oparta o tabelki, liczby, dane twarde, a więc nie jakieś bujanie w obłokach, dotyczące tego, co zrobić, żeby rekrutować ludzi, którzy będą przydatni, którzy będą służyć w zgodzie z oczekiwaniem sił zbrojnych, bo to zdolności mają być kluczowe, a nie hobby, czy kariera, czy przygoda człowieka, tak jak to się przedstawia u nas z WOT-em na przykład. Co ten przeniesienie akcentów pokazuje w ogóle, że nasze wojsko niestety nie szkoli się do wojny nadal. Raport był finansowany przez Wiceministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych do spraw personelu i rezerw w wojskach lądowych. Teza autorów. W 2018 roku po raz pierwszy od 2005 roku Armia Stanów Zjednoczonych, Wojska Lądowe nie zrealizowały swojego celu rekrutacyjnego. Zrekrutowano za mało żołnierzy do wojska, za mało do Gwardii Narodowej, za mało do rezerwy armii. I to jest o około 10%. Zamiast 76 tysięcy to 70 tysięcy w US Army, Gwardia Narodowa. To jest duża różnica. Zamiast 34 tysiące, rezerwa armii 12 tysięcy, zamiast 16 tysięcy. To są oczywiście liczby zaokrąglone. Jak ktoś będzie zainteresowany, do czego zachęcam, będzie link do raportu w opisie tego filmiku. Jako przyczynę wskazywano, bo często nas o to pytano, jak o tym mówiliśmy, dlaczego kłopotem jest armia zawodowa i dlaczego, skąd się brało takie ciśnienie w Stanach Zjednoczonych na zaciąganie kobiet do wojska. No tutaj mamy odpowiedzi właśnie na te pytania. Jako przyczyny nieosiągnięcia celu, który był zaplanowany co do rekrutowania ochotników do służby zawodowej, wskazano dobrą koniunkturę gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, niskie bezrobocie i przede wszystkim powszechną niezdolność do służby w grupie 18-24 lata ze względu na otyłość, używanie środków odurzających i innych powodów. Ten eufemizm ukrywa według, to już jest dopowiedzenie moje, tutaj wprost oczywiście Amerykanie tego nie piszą, bo nie mogą sobie na to pozwolić. Związane to jest z ideologiami, którymi zainfekowane jest wchodzące w dorosłość pokolenie, które jest tak skupione na używaniu i przyjemności płytkiej, krótkiej i szybkiej, że coś, co siłą rzeczy pociąga zobowiązanie kilkuletnie, ryzyko śmierci, odpowiedzialność przede wszystkim jest, no nie mają tych zdolności, tracą je. Im bardziej kolorowe torebki noszą, tym bardziej tracą zdolność do służby wojskowej, nie tylko z powodu otyłości czy środków odurzających. Stąd też Armia Stanów Zjednoczonych wskazała, że chcą poszerzyć zainteresowanie rekrutacją na grupy powyżej 21 roku życia. Jak to w ogóle śmiesznie wygląda z polskiej perspektywy. Także no może byśmy zatrudnili kogoś powyżej 21 roku życia, bo sam system edukacyjny w Polsce też jest szkodliwy z perspektywy wchodzenia ludzi nie tylko w dorosłość zawodową. System edukacyjny jest wadliwie skonstruowany nawet co do lat, nie tylko co do programu. I mamy skutkiem ubocznym nadzwyczajnego rozciągnięcia edukacji w Polsce do 19 roku życia de facto dla większości populacji, a potem jeszcze studia do 24 roku życia. Oznacza to, że przez 6 lat, kiedy ludzie mogliby już się wdrażać, mieć własne firmy, wykwalifikowane doświadczenie, kompetencje nabywać, nadal się
uczą, a raczej przebywają w ośrodkach przechowania i zepsucia młodych ludzi. Amerykanie, mając około 330 milionową populację, nie są w stanie zarekrutować w sumie, tutaj jeśli dodamy te ich cele, to jest 76, 44 plus 16, no to będzie 60 plus 70, to jest 130 kilka tysięcy rocznie chcą zaciągnąć, czyli niewiele więcej niż my w dobrowolnej, zasadniczej służbie wojskowej i nie są w stanie tego zrobić. Ciekawostka tutaj pewna, raport wskazuje, że rekruci starsi, dlaczego się uśmiecham, rekruci starsi według tego analizy, według tego raportu, to są ludzie w przedziale wiekowym od 21 do 24 roku życia, czyli ludzie, którzy w Polsce są właściwie za młodzi na rekrutację, bo bardzo często to jest jeszcze moment, w którym oni skończą studia prawnicze, żeby potem zostać szeregowym zawodowym w wojskach zmechanizowanych na przykład, bo takie przypadki w Polsce są. W związku z czym ci rekruci lat 21-24, ci starsi rekruci, lepiej sobie radzą podczas szkolenia podstawowego, ale nie mają tak dobrych wyników. W grupie tych najlepszych wyników ich jest mniej niż rekrutów młodszych, czyli rekrutów pomiędzy 17 a 21 rokiem życia. My nie jesteśmy w stanie rekrutować ludzi pomiędzy 17 rokiem życia a 19 de facto, a jest to idealny moment powołania żołnierza, czy to zawodowego, czy żołnierza z poboru. Tak? Wbrew pozorom to jest ten moment, kiedy te dwa lata, ten rok wyjęty z życia może być bardzo dobrym wejściem w dorosłość. I tak, ja wiem, patologia lat 80., ale w Izraelu jakoś 3 lata wytrzymują w służbie i to nie niszczy psychiki całego narodu, bo tam przecież większość młodych ludzi musi przejść przez służbę wojskową. Mężczyźni 3 lata, kobiety mniej. Dalej. Maksymalny wiek wstępowania do sił zbrojnych, poszczególnych rodzajów sił zbrojnych w Stanach Zjednoczonych. W Polsce o tym zapomnieliśmy. W Polsce mamy sytuacje, w których ludzie powyżej 50 roku życia zaciągają się jako szeregowi i jako tacy mogą służyć do 60 roku życia. W normalnym świecie 35 plus to jest głęboka rezerwa, mówiąc w języku pruskim. Mamy wojska, dzielimy powiedzmy na piechotę liniową, Landwehr i Landsturm. Landsturm to są ludzie 39-43, to są te tatuśki, prawie dziadki, które się prawie do niczego nie nadają. Trzeciorzutowa piechota. U nas ci ludzie mają służyć w pierwszej linii, w pierwszym rzucie, bo przez 120 lat biologia tak się zmieniła ostatnich, że 40-latek, który był w trzeciorzutowej piechocie, teraz nagle może robić jako szeregowy w elitarnej jednostce w Wojsku Polskim. A jak wiemy, wszystkie są elitarne. Przynajmniej tak wynika ze słuchania ministra Błaszczaka. A więc tak, maksymalny wiek, jaki można mieć, żeby wstąpić do jakiejś do służby. Wojska lądowe 35 lat nie można mieć ukończonych, jeżeli się wchodzi do wojska. Marynarka wojenna 39 lat, wojska lotnicze 39 lat i tu ciekawostka na koniec, piechota morska 28 lat. Piechota morska zawsze się broni najdłużej, zawsze kolejne aberracje, które wchodzą do Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, do piechoty morskiej docierają jako ostatnie. Czy to kobiety w jednostkach liniowych, czy to przesuwanie wieku, tego typu rzeczy, czy polityka don't ask, don't tell. Wzdychamy teraz pewnie do tej polityki, a zwłaszcza amerykańscy generałowie, jako do szczytu konserwatyzmu, a przecież było to coś, przeciwko czemu wojsko się broniło przez dłuższy czas. Dobrze, a więc tak, może jeszcze taka ciekawostka. Procentowy rozkład poszczególnych grup wiekowych wśród ludzi, wśród szeregowych, poza oficerami oczywiście, enlisted personnel. Wiek 16-18 lat to jest 34% wszystkich służących w
korpusie szeregowych wiek 19-21 to jest 37%, wiek 22 do 24 lata 16% i wiek 25-35 to jest 12%. To są wojska lądowe. Jeszcze raz. 88% poniżej 25 roku życia, 12% pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Proszę sobie to porównać ze średnią wieku WOT-u czy wojsk operacyjnych, tak zwanych. Nie rozumiemy rzeczy, które były oczywiste i są oczywiste, czy to w wojskach amerykańskich, czy to są w Wielkiej Brytanii. Do dzisiaj dolna granica, to jest niesamowita informacja, dolna granica wstąpienia do służby w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii 15 lat i 7 miesięcy, górna 36 lat. Tak do dzisiaj są kraje, które są naszymi hegemonami, na których się rzekomo wzorujemy i tam można być niepełnoletnim, wstąpić do wojska. U nas nie, u nas można mieć 50 plus i wstąpić jako szeregowy do zmechu, a nie nadawaliby się ci ludzie do zwykłego landszturmu. To jest kolejny taki malutki kamyczek rozpaczy, pokazujący jak bardzo oderwane od rzeczywistości są działania Ministerstwa Obrony Narodowej, jak bardzo milczącym olbrzymem jest sztab generalny ze swoim szefem. Nie potrafią się przeciwstawić, nie potrafią tupnąć, że tak powiem, nogą i powiedzieć, że zdolności, że wymogi polityczne wymogami politycznymi, ale my musimy osiągnąć zdolności, jeżeli mamy bronić tego systemu konstytucyjnego, tego modelu społeczeństwa, który jest związany z demokracją liberalną. System sam podcina gałąź, na której siedzi. Całe bezpieczeństwo współczesnego systemu społecznego Polski zawisło na hegemonii Stanów Zjednoczonych, które mają trochę więcej rozsądku od nas, w związku z czym być może system, w którym żyjemy, jeszcze trochę potrwa, ale nie będzie to zasługa w żadnej mierze Rzeczpospolitej Polskiej i jej sił zbrojnych.